Otwórzmy Psalm 90. Psalm 90 i słowa są takie, bardzo cenne słowa. Mamy swoje Biblię, śledźmy, wyświetlajmy, czytajmy ich wszyscy razem. Modlitwa Mojżesza, męża Bożego. Panie, Tyś był ostoją naszą, z pokolenia w pokolenie. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. Ty znowu człowieka w proch obracasz i mówisz, wracajcie, synowie ludzcy. Albowiem 1000 lat w oczach Twoich jest jak dzień wczorajszy, który przeminął. I jak straż nocna. Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, jak trawa, która znikła. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu Twego, a srogością Twoją jesteśmy przerażeni. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu Twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyżą mijają, a my odlatujemy. Któż zna moc gniewu Twego? Kto boi się Ciebie w uniesieniu Twoim? Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Zwróć się ku nam, Panie, jak długo jeszcze zmiłuj się nad sługami swymi. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Rozwesel nas w zamian za dni, gdyś nas utrapił, za lata, w których oglądaliśmy niedolę. Niech się ukaże sługom Twoim dzieło Twoje, a majestat Twój synom ich. Niech spocznie na nas łaska Pana Boga naszego, a dzieło rąk naszych utwierdzaj wśród nas. Tak utwierdź dzieło rąk naszych. Amen. Niesamowity psalm. Wiecie, ja chciałbym powiedzieć, zwłaszcza dwa wersety z tego miejsca chciałbym przytoczyć. Mamy dużo czasu, więc możemy mówić. Wiecie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Duch Święty, Bóg zwrócił moją uwagę, moje myśli na jedno miejsce w tym. Naucz nas liczyć dni nasze. Wiecie, my często liczymy nasze dni, zwłaszcza kiedy mamy urodziny, kiedy tych lat przybywa, kiedy już, wiecie, tort urodzinowy w salonie coraz bardziej oświetla pomieszczenie ilością świeczek. To my liczymy dni, ale to nie o to chodzi. Chodzi o inne liczenie dni. Naucz nas liczyć dni nasze. Bóg mówi, Słowo Boże tutaj mówi, modlitwa Mojżesza, męża Bożego, uczy nas, jak mamy to robić. Jeżeli mamy się nauczyć, musi być nauczyciel i musi być uczeń albo uczniowie. Naucz nas liczyć dni nasze. Halleluja. Kiedy my przyjdziemy do nas wspaniałego nauczyciela, do tego, który nas nauczy liczyć dni nasze, wtedy zrozumiemy i naszym mądrym sercem będziemy mogli pojąć, co zrobić w danej chwili, co robić, aby to miało sens, aby nie było tak, że ulatuje i kiedy się obracasz wstecz, żałujesz tego, co było. Tak nie musi być. Amen? Dlatego chciałbym was zachęcić, abyśmy ten psalm w domu przestudiowali jeszcze, przeczytali go kilka razy, abyśmy poprosili Ducha Świętego, abyśmy poprosili Boga, naucz nas liczyć dni nasze. Gdyż Bóg przygotował dla nas wspaniałe życie, obfite życie. W Jego Słowie Bożym jest napisane o tym. I moglibyśmy na ten temat mówić, ale to nie o to chodzi, musimy go przeżyć. Musimy przeżyć to życie i to się nie cofnie. Wiecie, my mamy lat ileś i już nigdy się nie powtórzy to, co było kiedyś. Wiecie, powiem wam takie świadectwo. Kiedy miałem lat kilkanaście, nie wiedziałem, co robić w życiu i poszedłem do jednego człowieka, niektórzy z was go znają. I ja zapytałem się go, pytam go, powiedz mi, co ja mam robić w życiu? On zastanowił się, popatrzył mi w oczy, był przy pracy, wbił siekierę do drzewa, usiadł na pniu, ja siadłem koło niego i mówi tak, czy znasz Jezusa Chrystusa? Znam. A przebywasz z Nim w obecności. Przebywam i cieszę się Jego obecnością. Pomyślał chwilę i mówi tak. To zaplanuj 20 lat do przodu. Wiecie, dla nastolatka 20 lat to cała wieczność. Ja sobie myślę, może 5 lat na początek, albo jakoś tak. Mówi, 20 lat zaplanuj do przodu. I ja, wiecie, zacząłem planować. Mówię, dobra, ale pomóż mi i Ty też zaplanuj 20 lat. Miał około 70. Ale ja na to nie zwracałem uwagi. Wiecie, i zacząłem planować. Zacząłem myśleć, zacząłem marzyć, zacząłem planować, zacząłem myśleć. I wiecie, co wam powiem? W tych moich planach, w tych moich marzeniach, w tym wszystkim, co planowałem, nie wymyśliłem, ani nie zaplanowałem żadnej niedoli, żadnej choroby. Tam nie uwzględniłem żadnej porażki. Nie uwzględniłem w tym nic złego, ale same dobre rzeczy. Same bardzo dobre rzeczy. Halleluja. Lubicie planować? Amen? Nie lubicie. A macie dobrą społeczność z Panem?
Amen, halleluja. Zacznijcie planować. Zaplanuj 20 lat swojego życia. I wiecie, ja wam powiem, że kiedy z Nim zaplanujesz, kiedy On nauczy ciebie liczyć dni twoje, będziesz się cieszył z każdej godziny, z każdego dnia. Każda chwila dla ciebie będzie nową i naprawdę niesamowitą chwilą. Będzie wyzwaniem do czegoś następnego. Wiecie, ja kiedy wychodzę z mojego domu, przed moim domem, przed wejściem jest posadzony rząd róż. Piękne kwiaty, róże. I może to trochę dziwnie brzmi, kiedy facet zachwyca się kwiatami, ale ja kiedy wychodzę z domu, często wcześnie rano, to ja oczekuję, bo najbardziej podobają mi się róże te takie dopiero co się rozwijają. Nie te już tak, te piękne są, takie mocno rozwinięte. Te pąki, kiedy są, to zastanawiamy się i naprawdę ciekawość nas żera, kiedy się rozwinie, jaki będzie kształt, jaki będzie kolor. Chociaż wydaje się, że są takie same wszystkie, ale kiedy wcześnie rano wychodzę, kiedy już słońce dopiero co wschodzi, zachwycam się tym, kiedy one się otwierają. Wiecie, niesamowite to jest niesamowity kształt, niesamowite piękno. Kiedy nie zwracaliście na to uwagę, to proszę was, zwróćcie na to uwagę. Niesamowita rzecz. Ale pomyślcie tylko, że za 2 dni będą już listki, płatki leżeć na ziemi. Już ich nie ma. Naucz nas, Panie, naucz nas wykorzystać każdy moment. Każdy moment. Wiecie, w twoim życiu jest tyle możliwości. Jest tyle możliwości. Ja mówię tylko o kwiatku, który jest dzisiaj, jutro go nie ma. Ale masz w swoim domu, masz dzieci, masz rodzinę, masz bliskich, masz znajomych. Wykorzystuj każdą chwilę. Nie jesteś tego sam w stanie zrobić. Poproś nauczyciela, który nauczy cię wykorzystywać dni. Poproś kogoś, kto nauczy cię liczyć te dni. Poproś kogoś, kto jest w stanie, z kim jesteś w stanie zaplanować dni na resztę swojego życia, na początek, na 20 lat do przodu. Nie przejmuj się, że masz 70 lat. Zaplanuj na 20 lat do przodu, gdyż On ma same dobre rzeczy dla ciebie i wcale nie musisz uwzględniać swoich porażek, swoich chorób, swoich cierpień. Zaplanuj to, co najlepsze. Amen? Słowo Boże zachęca mnie do tego. Jest tutaj napisane tak. Nasyć nas o świcie łaską swoją, abyśmy się weselili i radowali przez wszystkie dni nasze. Amen? Przez wszystkie dni nasze. Nasyć nas. Boże, nasyć mnie, aby się przez wszystkie dni radował. Nie jest powiedziane, abyśmy wśród naszych smutków, naszych cierpień czasami znaleźli chwilę na radość. Wszystkie dni nasze, abyśmy się radowali. Zaplanuj razem z Nim. Halleluja. I chcę was zachęcić do tego, abyście pomimo tego, że świat tak szybko pędzi, pomimo tego, że mamy tyle na głowie, dzisiaj było proroctwo o tym powiedziane, na chwilę otwórz oczy, na chwilę spróbuj zapomnieć o wszystkim. Jeżeli masz za dużo informacji, wyłącz telewizor, wyłącz radio, nie słuchaj niczego. Jeżeli nie potrafisz tego zapomnieć, jeżeli to jest w twojej głowie, to odetnij się od tego. Ale na chwilę zapomnij o tym wszystkim i pomyśl, że jest ktoś, kto może nauczyć ciebie liczyć dni twoje. Halleluja. I każdą chwilę, każdą sytuację będziesz mógł się patrzeć, jak wzrastają twoje dzieci. Będą ojcowie, my mamy z tym problem, niesamowity problem. My jednego rana się budzimy, nasze dzieci się urodziły, a dzisiaj się obudziłem i one mają już 18-17 lat. Ojcowie, mamy problem z tym. Ale naucz się od Niego, nauczmy się razem, nauczmy się liczyć nasze dni, patrzeć jak ten kwiatek, patrzeć się jak na te róże, bo ten moment się już nie powtórzy. To jest jeden raz. Jak on się otwiera i jak jest piękny, jakie to jest wspaniałe. Nauczmy się razem z Nim patrzeć na nasze rodziny, na nasze życie, na to, kim jesteśmy. Wiecie, niektóre rzeczy się wydają ci dzisiaj takie ważne, masz takie sprawy jutro do załatwienia, ale za 10 lat będziesz patrzył się, że to była, przepraszam, pierdoła. To było w ogóle nie... Ktoś załapał. I tak jest właśnie. Dzieci najlepiej pojmują. Halleluja. Dzieci, uczcie swoich rodziców. Uczcie swoich tatów i swoje mamy. Wy to najlepiej umiecie zrozumieć. Niektóre rzeczy dla ciebie są tak ważne, że nawet dzisiaj na tym spotkaniu nie potrafisz oderwać swojej myśli. Ale za chwilę to będzie nic nieznacząca rzecz. Za chwilę to nie będzie mieć żadnego znaczenia. Zacznij inwestować w rzeczy, które będą wieczne. Halleluja. Amen? Ja wam powiem, 3 rzeczy tylko są wieczne. Są tylko 3 rzeczy wieczne. I teraz uważnie słuchajcie. Pierwszą rzeczą, która trwa na wieki, jest Bóg. Halleluja. Bóg był, jest i będzie. Halleluja. On trwa na wieki. Drugą rzeczą, która trwa na wieki, jest Jego Słowo. Trawa przemija. Moje piękne róże za niedługo będą przekwitnięte i zwiętą. Wszystko przemija, nasze życie przemija, młodość przemija, ale Słowo Boże trwa na wieki. Halleluja. Zainwestuj w Boże Słowo. Zacznij go karmić się nim. Halleluja. I trzecia rzecz, która jest.
Trzecia rzecz, która trwa na wieki. Jak myślicie, co to jest? Ludzie Boży. Boży ludzie. My jesteśmy, którzy trwamy na wieki. Ty i ja. Nie twoje ciało, nie to, co na zewnątrz widać, ale ty i ja jesteśmy na wieki. Więc zainwestuj. Zainwestuj w te trzy rzeczy. Chcielibyśmy się modlić i zacznijmy się modlić. Panie, naucz mnie, naucz mnie. Nie chcę liczyć sam. Naucz ty mnie, naucz liczyć moje dni, abym każdą chwilę w moim życiu wykorzystał. Aby od tego dnia ani jedna godzina w moim życiu się nie zmarnowała. Amen? Jesteście ze mną? Halleluja. Rzeczy, które są mało znaczące, oczywiście trzeba ich załatwić. Trzeba załatwić w pracy. Trzeba załatwić wszystkie rzeczy, które mamy. Musimy płacić rachunki. Jesteśmy na ziemi, jesteśmy ludźmi, którzy dajemy przykład, dajemy wzór. Ale wiecie, zajmijmy się rzeczami, które mają naprawdę znaczenie. Zajmijmy się rzeczami, które są wieczne. Halleluja. Które nigdy nie ustaną. Kiedy wejdziemy do wieczności, to nie będziemy już pamiętać o tym, co było tutaj na ziemi. Nie będziesz pamiętał o samochodzie, które ci się wiecznie psuł i które ci wiele nerwów zepsuł. Nie będziesz pamiętał o tym, że się pokłóciłeś z kim. Nie będziesz pamiętał o niczym, co było naprawdę mało znaczącym. Ale najlepsze rzeczy, które mogłeś odbrać od Pana, najlepsze słowo, które otrzymałeś od Niego, które zmieniło twoje życie, które zmieniło twoje serce, które zmieniło twoją rodzinę, które zmieniło nasz stosunek do innych ludzi, które zmieniło nas samych. Halleluja! Boże Słowo i sam Bóg, który nas odmienił. Halleluja! To trwa na wieki. To trwa na wieki. Więc przejrzyjmy nasze życie. Słowo Boże mówi, sprawdźmy bieg naszych dróg i wróćmy do Pana jeszcze dziś. Halleluja! Tak tam jest napisane dalej. Amen? Słowo dzisiaj cały czas około tego się kręci. Duch Święty mówi, abyśmy zawrócili do Niego, abyśmy przejrzeli nasze życie, abyśmy Go przeglądli i nauczyli się liczyć nasze dni, abyśmy posiedli mądre serce. Halleluja. Wiecie, to jest poselstwo dla nas dzisiaj. Ja nie będę rozwijał nic więcej. Nie będę mówił więcej, chociaż chciałbym, bo przyznam wam się tylko jedno świadectwo wam powiem. Kiedy przygotowywałem kazanie miesiąc czasu, przygotowałem kazanie miesiąc czasu i bardzo modliłem się o to. Modliłem się o to, Duchu Święty, jak ja się cieszę, że Ty tak kochasz tych ludzi, że oni będą mieć takie słowo, takie niesamowite słowo. Pierwszy raz w życiu zrobiłem notatki, wyobraźcie sobie. I kiedy wsiadłem do samochodu, włączyłem kluczyk, miałem jeszcze trochę czasu, Duch Święty do mnie powiedział, otwórz Psalm 90. Moje notatki poszły na ostatnią stronę i przeczytałem Psalm 90. I nie jestem niczego tak w życiu przekonany jak tego, że ten psalm jest do ciebie i do mnie. Dzisiaj, kiedy jesteś zamartwiony swoim zdrowiem, swoim nieszczęściem, jeżeli jesteś zamartwiony, matki, babcie, macie w sobie wrodzone coś, że lubicie się martwić, musicie się martwić o wszystko, o swoich synów, o swoje córki, o wszystko, co wokół was się dzieje. Odwróćcie swoje oblicze, popatrzcie na Jezusa. Popatrzcie na Jezusa, złóżcie swoje troski na Niego. Halleluja. Niech On odmieni wasze życie. Niech On, nie dajcie wykraść sobie radości. Radość Pana jest twoją siłą. Nie daj wykraść radości, ale zainwestuj, zainwestuj. Powiedz, naucz mnie liczyć moje dni, abym się cieszyła do końca moich dni. Abym się cieszył do końca moich dni. Amen? Jesteście ze mną? Będziecie się cieszyć do końca swoich dni? Amen? Musicie mi to obiecać, bo nie zejdę stąd. Amen? Nie będzie dzisiaj obiadu, jeżeli wszyscy nie powiedzą amen. Amen? Halleluja, halleluja. Wiecie, nie jest to ciężkie, ale przyjdź do Niego każdego dnia, kiedy rano, tutaj jest napisane o świcie, łaską mnie napełniasz, halleluja, aby radością wypełniały każde dni. I od tego momentu, od dzisiejszego dnia, 7.07.2013, nie musisz się martwić, że przybywa ci lat, że się starzejesz, zacznij cieszyć się każdym wiekiem, zacznij się cieszyć i planuj razem z Nim swoje życie, halleluja. Jeżeli jedna osoba jest na tym miejscu, która naprawdę do końca życia będzie oddawać Bogu chwałę za to słowo, to jestem bardzo zadowolony, jestem wdzięczny Bogu. Halleluja, dziękuję Ci, że mnie postawiłeś tutaj, Panie.